Dobra, to kolejny obiekt. Gdzieś obok jest, nie my tam przechodzili, biuro przepustek. Możliwe, że to tam koszarowiec, a reszt. Cześć, jakby miałby to areszt, byłyby kraty w oknach. Nic takiego nie ma. Numer 5. Tylko to mały budynek. Myślę, że to bardziej biurowy. Jakieś biuro, a nie jakiś tam ten. Jakaś piwnica, schodki są. Tylko jak to otworzyć? Wiem, że szybko nagrywam, ale chcę jak najwięcej wam pokazać. A też pamięć ograniczoną mam. Chyba to jest to. Może kartę mam szybszą i większej pojemności. No, są jeszcze te drzwi. Państwo mówi, że bezdomnego spotkali, który był zdziwiony. No, ale go nie spotkałem. Ciekawe, czy tutaj trafią. To z łazienek nie mieli. Znaczy toalety. Musieli o zgodę prosić. I tak tutaj sobie żyli. Grzeczni panowie. O, taki tam jest wizjer. Tu już jakieś lepsze pomieszczenie. Umywalka chyba jakaś była. Tu się paliło. Szufladeczka. A współczesne. I dobrze trafiłem. Taka dyżurka, ale aresztu. Wymywali. Ale zobaczcie, jak szybko czas zrobił swoje. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć cel było. Dobra, tutaj mamy biuro przepustek. Się dowiedziałem. Jest to biuro przepustek. No jeden budynek został rozebrany. Niestety. Anten tych nadajników też nie ma. Może wam coś pokażę. Bo nic nie będzie widać. No niestety. Ale taki głodny jestem. Tylko batonika wziąłem, mówię. Takie ciepło. A kanapki to mi się popsują od temperatury. Więcej nie robiłem, tylko kawkę jeszcze wziąłem. Kurde. Zabili to. Ajajaj, szkoda.
Więc moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Siema!